Cześć, Madera, moi drodzy, z tej strony Chemik i dzisiaj Was zapraszam na jeden z ostatnich zestawów z cyklu polecane zestawy na miesiąc czerwiec. Natomiast możecie spokojnie traktować ten zestaw jako polecany również na lipiec. Zestaw w kwocie 8000 zł będzie na bogato, będzie wydajnie, będzie pod gaming i będzie kolorowo. Tak więc oglądajcie do końca. Ja teraz już startujemy z odcineczkiem. No dobrze, tak więc zaczynamy już odcineczek i tradycyjnie zaczynamy od procesora. Tym razem postawiłem w dość dużym budżecie na dość tani procesor. Ale specjalnie wziąłem Ryzena 5 7600X, bo jest to bardzo wydajny procesor, który poradzi sobie moim zdaniem z tą kartą graficzną. Natomiast jest to platforma AM5, czyli bardzo przyszłościowa moim zdaniem. No i oczywiście mamy też już przyszłościowe DDR5, które to na szczęście coraz są tańsze. Nie mówię, że są teraz okazyjne, ale są coraz tańsze. Dobra, 6-rdzeniowa, 12-wątkowa konstrukcja, 38 mega cache'u i tak trwanie do 4,7 GHz. No i oczywiście taki procesor też trzeba będzie schłodzić jakoś sensownie, ale o tym zaraz, bo teraz już szybciutko przechodzimy do płyty głównej MSI Pro B650P Wi-Fi. Ja wiem, nie jest to jakaś płyta top of the top, nie jest to high-endowa płyta główna i to widać. Trochę szkoda, że w cenie 1000 zł MSI tutaj wrzuciło tylko dwa sloty M2, bo moim zdaniem spokojnie można by tutaj wrzucić 3 sloty M2. To jest zdecydowanie bardziej konieczne w dzisiejszych czasach niż złącza PCI Express, przynajmniej moim zdaniem. Jeżeli chodzi o samą tą płytę, to jest taka totalnie podstawowa płyta na AM5 w niezbyt przyjaznej cenie, bo 1000 zł to nie oszukujmy się, nie jest to mało jak za płytę główną. Natomiast mamy sekcję zasilania, która w zupełności nam pozwoli też w przyszłości rozbudować naszą platformę, chociażby o takiego Ryzena 7 7800X 3D. No dobra, sekcja jest oczywiście też w pełni chłodzona potężnymi radiatorami, które zdecydowanie nam pomogą odprowadzić dużą ilość ciepła z sekcji zasilania właśnie. Mamy, tak jak już wspomniałem, dwa złącza M2 i jedno z shieldem. No i na panelu wejść-wyjście jest całkiem bogato i to mnie przekonało głównie do tej płyty głównej, bo mamy tutaj aż 8 USB-ków, mamy USB-C, mamy Wi-Fi, no i mamy rozbudowaną sekcję audio o 6-jackową tą dźwiękówkę. No i ogólnie rzecz biorąc, to sami widzicie, ta płyta jakichś szałów nie robi, ale no, jak ta AM5 tania, jak na AM5 tania płyta i w zupełności wystarczająca do naszego procesora i do rozbudowy w przyszłości. Bo też pod takim kątem właśnie ten zestaw dzisiaj składałem, czyli rozbudowa w przyszłości. Pamięci 32 GB, no moi drodzy, no w tym budżecie to musiało być 32 GB, 64 za dużo i nie starczyłoby budżetu, a 16 to trochę śmiech na sali do dzisiejszych gier komputerowych, tym bardziej biorąc pod uwagę, że mamy platformę na dłużej. Patrioty Viper Venom, 32 GB, 6000 MHz CL36. Moim zdaniem jedne z ciekawszych pamiątek DDR5 w jeszcze znośnej cenie. Lecimy dalej, no i tak jak mówiłem, chłodzenie Fortis 5 do naszego Ryzena 7600X, przepraszam. A oczywiście jest to chłodzenie w zupełności wystarczające do naszego Ryzena. Można by się pokusić o wzięcie Fury 5, ale relatywnie nie oszczędzamy jakoś przesadnie dużo, a to chłodzenie jest zdecydowanie wydajniejsze od Fury 5, dlatego postawiłem na Fortisa 5. Wersja Dual Fan moim zdaniem tutaj nie ma sensu, niewiele wnosi do tematu, Fortis 5 po prostu jest ok. Dysk. Z zaskoczeniem mamy dysk Lexar NM710. Jest to dysk oczywiście M2 NVMe na PCI Express już 4.0, więc mamy szybsze prędkości odczytu, jak i zapisu. 5000 MB na sekundę odczytu i 4500 MB zapisu. Czy jest nam to potrzebne? Najprawdopodobniej nie. Ale dwie dychy, dobra, niech będzie. Dorzuciłem, tak? Bo zwykły NM610 na PCI Express 3.0 ma 3500 na 3000 MB odpowiednio odczytu, zapisu. A ten jest szybszy, też jest spoko, też miałem go w swoich rękach, trochę go pobadałem i moim zdaniem jest to dobry dysk, więc tak czy siak Wam polecam. No dobra, lecimy dalej do obudowy, no i to jest nowość Endorphi ARX 700 ARGB. Powiecie, czemu tak droga obudowa? Temu, żeby Wam starczyła na dłużej. Chociażby jest to moim zdaniem jedna z ciekawszych skrzynek z tego tytułu, że mamy 4 śmigła w standardzie, wszystkie są podświetlane ARGB, i na top nam wejdzie chłodnica 360, więc jeżeli chcielibyśmy do tego PC-ta kiedyś wsadzić w przyszłości naprawdę wydajny procesor, to trzeba pewnie by pomyśleć o IO i wtedy ta obudowa będzie jak znalazł, nie trzeba będzie nic wymieniać. Do tego pomieści nam naprawdę długie zasilacze, jakbyśmy chcieli wymienić na jakiś taki zasilacz typu Corsair RM1000X, który jest po prostu dłuższy, no to jak najbardziej też nam wchodzi. No i ogólnie ta skrzynia jest, moi drodzy, moim zdaniem ładna. No to jest jedna z ciekawszych, ładniejszych skrzynek
od Endorfi, jakie kiedykolwiek zrobili. Jasne, można by tu pokusić o jakieś Big White'y, tylko w porównaniu do tego Endorfi, to Big White'y będą niesamowicie ciasne. Wiem, bo składałem kiedyś kompa na Big White'cie, właśnie chyba Purebase 500 DX. I mimo, że ta skrzynia nie jest tania, to szczerze powiedziawszy wam powiem, jakoś wiele przestrzeni w niej w środku nie było. Niestety, ale za to była cicha i dobrze spasowana. Myślę, że to Endorfi też będzie ciche i dobrze spasowane, tak więc z czystym sumieniem wam je polecam. No i zasilacz. Tym razem jest to zasilacz od Be Quiet. Nie chciałem brać Endorfi z tego tytułu, że mamy bardzo wydajną kartę graficzną i Endorfi nie ma w swojej ofercie taniego zasilacza ATX 3.0, a Be Quiet, jeżeli 559 zł to jest tanio, no to taki zasilacz oczywiście posiada. 750W konstrukcja, w pełni modularna, z certyfikatem 80+, Gold i co ważne ATX 3.0, więc będziemy sobie mogli tutaj bezpośrednio podłączyć nasz przewód 12 HPV WR, jak dobrze pamiętam, tak to się chyba mówi, do naszej karty graficznej. Co na to daje? Niewiele, ale przynajmniej ci, którzy nie lubią używać przejściówek, będą ukontentowani. No dobrze, 559 zł za to jakże dobre, sprawdzone i ciche PSU, to nie jest moim zdaniem wygórowana cena, dlatego z czystym sumieniem wam to polecam. No i karta graficzna, o której mówiłem, Zotac GeForce RTX 4070 Ti. Dlaczego ta karta, a nie coś innego? Po pierwsze, konkurencja od AMD dzisiaj nie będzie, bo AMD nie ma nic sensownego w kwocie 4000 zł. Jak ktoś by chciał dopłacić, to jest RX 7900 XT. Tak, za chyba 4300 był najtańszy, przynajmniej na dzień nagrywania tego filmu, więc mamy te 300 dopłaty. I tutaj już się zbliżamy bardziej w stronę 8,5 tysiąca złotych, a nie 8 tysięcy złotych. No jednak tytuł filmu brzmi komputer do 8 tysięcy złotych, a nie 8,5, więc bezpośredniego konkurenta od AMD nie ma. Jest Zotac RTX 4070 Ti Gaming Trinity 12 GB. Na pewno, jeżeli chodzi o wydajność tego układu, to te 12 GB trochę boli. No ale no cóż, tak sobie już tutaj Nvidia ustaliła, że taką politykę prowadzi i nam, konsumentom, nie daje zbyt dużej pojemności VRAM na swoich kartach, przynajmniej jeżeli mówimy o tych kartach do 4080. No dobra, jeżeli chodzi o samą wersję od Zotaca, to jest ona naprawdę moim zdaniem fajnie zrobiona, cicha, wydajna, mamy już to złącze 16 pin, właśnie więc bezpośrednio tym kabelkiem z naszego zasilacza będziemy mogli się podłączyć. No i ogólnie rzecz biorąc, jest to jedna z tańszych kart RTX 4070 Ti, dlatego padł wybór na tą, a nie inną. Jest też rozświetlona, więc fani RGB jak najbardziej się ucieszą. Cały zestaw 8172 zł i 1 grosz. W gratisie mamy gierę Jedi Survivor do Ryzenu 7000. Jak najbardziej fajna, chętnie bym też w nią pograł. Jakby ktoś miał na zbyciu, to macie maila tutaj w opisie. Zachęcam, zapraszam. Można kodzik jakiś na przykład podesłać. Chemik będzie bardzo zadowolony. Nie namawiam tak samo jak nie namawiam do subskrypcji. Jeżeli chcesz zostawić subskrypcję, to po prostu ją zostaw. Jeżeli chcesz zostawić łapę w górę, to po prostu ją zostaw. Nie namawiam, tylko po prostu proponuję. No dobrze, moi drodzy, piszcie też, co sądzicie o tym zestawie komputerowym, co byście wybrali w kwocie 8000 zł. Myślę, że temat jest dość ciężki, bo tutaj można by spokojnie wziąć coś na Intelu, można by wziąć na przykład oczko niżej kartę graficzną, natomiast moim zdaniem to jest taki trochę patowy budżet, bo mamy zarówno RTX 4070, który jest niezłą kartą, ale niekoniecznie dobrą. Mamy RTX 4070 Ti, który wydajnościowo jest naprawdę dobry, ale no nie oszukujmy się, za parę lat będzie bottleneckowała go pewnie pamięć VRAM, w szczególności w wyższych rozdzielczościach. No i od AMD, tak na dobrą sprawę, nie mamy za bardzo co wybierać, bo mamy za około 3200 RX 6950 XT, no i ponad 1000 zł więcej mamy już 7900 XT. To jest taki trochę martwy budżet, jeżeli chodzi o kartę graficzną i cały zestaw komputerowy. Jasne, można wziąć wtedy tańszą kartę i bardziej dopasić ten zestaw, żeby wziąć jakąś Ryzena 7, żeby tutaj wziąć ogólnie coś więcej, jeżeli chodzi o CPU czy MOBO. No ale ma być to zestaw gier, a w grach najbardziej liczy się karta graficzna. Dlatego ja w tym zestawieniu proponowałem wam takie klocki, a nie inne. Jeżeli wy macie inną propozycję, zajście komentarzy, należy do was. Moi drodzy, w tym filmie to by było na tyle, ja wam gorąco dziękuję za uwagę do samego końca i widzimy się klasycznie w następnych filmach na tym kanale. Mówi Chemik, do zobaczenia, do usłyszenia.